szykują się poważne zmiany, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na zielonogórskiej Starówce po tragedii, do jakiej doszło w jednym z pubów, gdzie w wyniku pobicia zginął 46-letni mężczyzna. Miasto, policja, prokuratura i właściciele pubów, dyskotek i lokali gastronomicznych podejmują pierwsze wspólne kroki. Komenda Miejska Policji na początek rusza z programem Zero Tolerancji dla Agresji. Policjanci będą priorytetowo traktować wezwania do klubów, pubów i dyskotek. Jak podkreśla zastępca komendanta miejskiego policji podinspektor Marcin Sapun, nie będzie tolerowana agresja zarówno ze strony gości lokalu, jak i ochroniarzy. Wszelkie zgłoszenia interwencji do tego typu lokali będziemy traktować w chwili obecnej mocno priorytetowo. Natychmiast będzie się tam udawał patrol. Poinformowaliśmy też właścicieli lokali, co oczekujemy z ich strony. Czyli to, że jeżeli ochrona reaguje, to też powiadamia od razu policję. Więcej patroli policji w okolicach dyskotek, jeszcze szybszy czas reakcji na zgłoszenia to tylko niektóre z pomysłów. W Zielonej Górze trwają przygotowania do stworzenia profesjonalnej sieci miejskiego monitoringu. Ponad 50 kamer ma objąć swoim zasięgiem całe Śródmieście. Prezydent Janusz Kubicki podkreśla, że kamery powinny być montowane także w dyskotekach, barach i pubach. Szukamy rozwiązań, co zrobić, aby poczucie bezpieczeństwa było jeszcze większe, bo ja uważam, że nasze miasto jest bezpiecznym i nie chciałbym, żeby ten tragiczny wypadek, który był, przesłonił wszystkim to, że naprawdę na Starówce można się dobrze bawić i wypoczywać, a nie bać o swoje bezpieczeństwo. Zielona Góra wzorem innych miast prawdopodobnie ruszy też z programem Bezpieczny Lokal. Będzie to specjalny certyfikat, który trafi do rąk właścicieli pubów, dyskotek i lokali gastronomicznych, oczywiście po spełnieniu określonych kryteriów. Takie rozwiązanie stosowane jest m.in. w Sopocie. Bezpieczny lokal jest odpowiednio oznaczony, a goście mają pewność, że na przykład przekraczając próg tej konkretnej dyskoteki mogą się czuć bezpiecznie, dodaje podinspektor Marcin Sapun. Jako policja ustanowilibyśmy pewne kryteria, które musi spełnić lokal, żeby taki certyfikat otrzymać. Pewnie miasto też dodałoby jakieś kryteria, tak jak prezydent zaznaczył, jest otwarty na to, żeby monitoring, który będzie powstawał w Zielonej Górze, był również monitoringiem, który wejdzie do lokali. Wtedy na pewno będzie taki lokal bezpieczniejszy. Spotkanie na temat bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta było też okazją do oficjalnego podziękowania policjantom, którzy szybko dotarli do osób odpowiedzialnych za tragedię, w której zginął 46-letni mężczyzna. Dwóch dzielnicowych otrzymało gratulacje z rąk prezydenta miasta oraz zastępcy komendanta miejskiego policji. Dzięki swojemu zaangażowaniu, pomysłowości policjanci namierzyli miejsce, w którym ukrywał się ten mężczyzna i go zatrzymali. Są to dwaj dzielnicowi pracujący na pierwszym komisariacie policji, Adrian Wąsik i Dariusz Kala. Wzmożone działania zielonogórskich policjantów mają być widoczne od najbliższego weekendu.